głowach przyszłych rodziców jest wiele pytań, szczególnie jeżeli spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Szkoła rodzenia i tutaj dylemat. Czy uczęszczać na te zajęcia? To budzi zawsze wiele wątpliwości. Jeżeli czujesz, że to dotyczy właśnie Ciebie, posłuchaj dalej. Być może powiesz mi, że szkoła rodzenia nie jest potrzebna do tego, żeby urodzić dziecko. I faktycznie, teoretycznie, częściowo masz rację. Przez tysiące lat dzieci przychodziły na świat, a rodzące oczywiście nie uczęszczały na specjalne zajęcia. Szkoła rodzenia nie jest obowiązkowa, natomiast nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak pozwala się dobrze przygotować emocjonalnie i fizycznie na poród oraz połóg. Obecnie coraz częściej słyszymy, jak korzystny wpływ na przebieg porodu oraz na dobrostan dziecka ma dobre nastawienie przyszłej mamy. To też wynika z jej dobrego przygotowania fizycznego i psychicznego do porodu i do połogu. Dodatkowo, jeżeli będziesz uczestniczyć w szkole rodzenia razem ze swoim partnerem, to on może poczuć się pewniej w tej nowej sytuacji oraz może poczuć i zrozumieć swoją rolę przed porodem, w jego trakcie oraz w trakcie połogu. My mamy kontakt z pacjentkami po porodzie, po cięciach cesarskich. Pracujemy na oddziale położniczym i bardzo często spotykamy się z pacjentkami, które uczestniczyły w zajęciach szkoły rodzenia. Są też takie pacjentki, które do tej szkoły rodzenia nie chodzą. Ale z doświadczenia wiemy, że mamy, które już mają swoje dzieciątko, które urodziły, mówią, że dobrze, że jednak na te zajęcia do szkoły rodzenia chodziłam. Dlatego, że czytałam na ten temat dużo w internecie, czytałam książki, ale jednak nie wszystko przebiega tak prawidłowo, jak to jest opisane. Na zajęciach w szkole rodzenia miałam kontakt z panią położną, która pracuje na porodówce i ona przygotowała mnie na sytuacje, które ewentualnie w trakcie porodu mogą wystąpić. Poza tym na zajęciach w szkole rodzenia również mamy mówią, że bardzo dużo dowiedziały się na temat pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, dlatego że no, wydawać by się mogło, a cóż to karmienie piersią. Jeżeli będę tylko chcieć, to będę karmić. Trzeba być przygotowanym, że jednak problemy mogą wystąpić. I wtedy po prostu no, pacjentki mówią, że jest im dużo łatwiej, jeżeli o takich problemach usłyszą wcześniej. Szkoła rodzenia to miejsce, w którym młodzi rodzice, mamy i ojcowie mogą wiele nauczyć się i dowiedzieć się na temat pielęgnacji swoich pociech oraz tego, jak zadbać o siebie i o swoje dzieci. Czas pandemii to nie był czas sprzyjający dla tego typu aktywności, ale jesteśmy już po czasie pandemii i dlatego tym bardziej gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z możliwości uczestniczenia w zajęciach w naszej szkole rodzenia, która działa prężnie, ma bardzo fachową kadrę i może dać wiele możliwości i pomocy w przyszłym rodzicielstwie. Panie mogą tutaj oglądnąć sobie taką lalkę, która przypomina, jeżeli chodzi o wielkość, o wagę noworodka, mogą z tą lalką trochę poćwiczyć. Czasami nawet panie, które już rodzą drugi, trzeci raz, też bardzo chętnie do tej szkoły rodzenia wracają, dlatego że mówią, że no, każdy poród może być inny, każde dziecko jest inne, czasami mogą wystąpić inne problemy i bardzo chętnie uczestniczą, bo mówią, że lepiej sobie radzą z tymi wszystkimi zagadnieniami, problemami. W trakcie zajęć szkoły rodzenia dowiesz się, jak przebiega proces przyjęcia pacjentki do szpitala, jakie dokumenty potrzebujesz, jak przebrnąć przez poród oraz cięcie cesarskie, jak prawidłowo pielęgnować noworodka i udzielić mu pierwszej pomocy. Oczywiście przejrzymy wszystkie fakty i mity dotyczące porodu i oczywiście rozwiemy wszelkie wątpliwości dotyczące ciąży, dotyczące porodu, jakie są z Wami obecne. Zapraszamy wszystkie ciężarne po 21 tygodniu ciąży do szpitalnej szkoły rodzenia w każdy wtorek oraz czwartek.